Podczas, podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, Paweł Zawisza. Witam w kolejnym odcinku podcastu historycznego IPN w Katowicach. Dzisiaj porozmawiamy o represyjnym prawie karnym pierwszej dekady Polski Ludowej. Problemie bardzo ważnym z punktu widzenia zarówno możliwości pełnego zrozumienia tego, co się działo w tamtym czasie na płaszczyźnie zmian społecznych, politycznych powojennej Polski, jak i z punktu widzenia problematyki współczesnego tworzenia i stosowania prawa, a ogólnie prowadzenia przez państwo polityki kryminalnej. Prawo karne pierwszej dekady Polski Ludowej uznawane jest powszechnie za jeden z podstawowych instrumentów represji tamtego okresu, zwłaszcza w jego skrajnie stalinowskiej postaci. Powszechnie znane są informacje o terrorze ówczesnego aparatu państwowego, którego ukoronowaniem wielokrotnie były procesy sądowe, kończące się wymierzeniem i wykonaniem kary śmierci, zwłaszcza wobec osób uznanych przez ówczesne władze za przeciwników politycznych. Dzisiejszym rozmówcą jest pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, dr Przemysław Piątek. Witam Cię, Przemku. Dzień dobry, Pawle, witam Państwa. Zaczynając może od początku, gdybyś mógł przedstawić naszym słuchaczom, w jaki sposób można określić różnicę pomiędzy współczesnym prawem karnym, a prawem karnym pierwszej dekady Polski Ludowej? Oczywiście można wprost i za pomocą naukowego języka prawniczego wskazać szereg elementów różnicujących ówczesne i współczesne prawo karne. Niemniej dla lepszego zrozumienia problematyki dobrze byłoby zacząć od kilku kwestii ogólnych. Pierwsze wymagające omówienia zagadnienie to ogólne pojmowanie tego, czym było i jest obecnie prawo karne. Do czego ono służy i z jakiego powodu obowiązuje w danym państwie. Współcześnie bezspornie przyjmuje się, że prawo karne to taka gałąź, czyli część systemu prawnego w danym kraju, która określa, jakie czyny, zachowania ludzkie są przestępstwami, jakie grożą za nie konsekwencje, czyli kary, środki karne, współcześnie także środki zabezpieczające, a także jakie są tak zwane zasady odpowiedzialności karnej, czyli kiedy można, a kiedy nie można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej, uznać kogoś, że jest albo że no właśnie nie jest przestępcą. Od momentu istnienia świadomości społecznej człowiek intuicyjnie wiedział, jakie zachowania są dobre, a jakie złe z punktu widzenia zarówno jego własnych interesów, jak i interesów grupy, w której egzystował. Uczynienie czegoś złego innemu członkowi takiej grupy wymagało odpowiedniej reakcji z różnych przyczyn. Początkowo był to tylko odwet związany z odczuwaniem sprawiedliwości. A więc można przykładowo tutaj podać taką powszechnie znaną dzisiaj zasadę oko za oko. Później dochodziły do tego już inne kwestie, nazwijmy to roboczo odszkodowawcze. Aż ostatecznie, i to jest cecha współczesnego prawa karnego, kwestie zapobiegawcze. Od początkowej samej refleksji dotyczącej rodzaju owych złych zachowań, wymagających stosownej społecznej reakcji oraz jej sposobów, a więc stosowania kar w związku z tymi zachowaniami, ludzkość dotarła do potrzeby rozwikłania bardziej skomplikowanych problemów, związanych na przykład z odpowiedzią na pytanie, dlaczego owo zło, czyli przestępstwo, jest czynione i co zrobić, aby co najmniej zmniejszyło się ryzyko powtórzenia takich zachowań. To, co obecnie myślimy o prawie karnym, jest efektem jego pojmowania oraz sposobu tworzenia, kreowania w europejskiej myśli socjologiczno-etycznej przełomu XIX i XX wieku. I prawda jest taka, że kształt współczesnego prawa karnego w Polsce wywodzi się z tego, co obowiązywało w okresie przedwojennym, w szczególności w rozporządzeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w kodeksie karnym z 1932 roku. Czy można zatem wyodrębnić jakieś podstawowe problemy związane z prawem karnym, jakimi zajmowali się wówczas myśliciele? Tak, spośród kilku różnych nurtów nauki w niepodległej od 1918 roku Polsce duże znaczenie z punktu widzenia ostatecznego kształtu ówczesnego prawa karnego odgrywała wspomniana myśl socjologiczna. Jej przedstawiciele próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie dotyczące źródeł przestępczości. Stwierdzili, że są nimi przede wszystkim czynniki społeczne, a konkretnie uwarunkowania społeczno-środowiskowe, w jakich znajduje się człowiek. Jednocześnie dostrzegali oni potrzebę badania czynników jednostkowych, wpływających na osobowość człowieka, zwłaszcza jego wolę, a więc brali tutaj pod uwagę również czynniki psychologiczne, kreowane czy też uwypuklane przede wszystkim przez przedstawicieli odmiennej niż socjologiczna, czyli tzw. szkoły psychologicznej.
stwierdzili, że wpływając na owe czynniki środowiskowe, można spowodować co najmniej obniżenie poziomu niebezpieczeństwa pojawienia się po raz kolejny zachowań będących przestępstwami. I można do tego wykorzystać przede wszystkim instrument, jakim jest prawo karne. Nie wnikając w szczegóły, przedstawiciele owego nurtu socjologicznego doszli do wniosku, że celem prawa karnego ma być indywidualno-prewencyjne, czyli zapobiegawcze, oddziaływanie na człowieka jako sprawcę przestępstwa w taki sposób, aby więcej on przestępstwa nie popełnił, a jednocześnie prawo karne musi być elementem sprawiedliwego oddziaływania także na całe społeczeństwo. Ważne jest to, że uwzględniano w tej koncepcji na przykład mające swe źródła już w oświeceniu elementy humanitaryzmu w traktowaniu człowieka, czyli przykładowo kara niekoniecznie w przypadku złodzieja ma polegać na odcięciu mu ręki, a zabójca niekoniecznie musi ponieść karę śmierci. Prawo karne miało być więc narzędziem kontroli społecznej, której odpowiedni poziom miał gwarantować sprawnie działające społeczeństwo. Dostrzegano, że już wówczas w społeczeństwie występują tak rozbudowane i skomplikowane relacje międzyludzkie, że brak jakiejkolwiek kontroli w tym zakresie tworzy stałe niebezpieczeństwo i dezorganizację życia społecznego. Bezspornie swoistym instrumentem kontroli prawnokarnej miała tu być sankcja, czyli kara, jako reakcja ze strony wymierzającego sprawiedliwość społeczeństwa na zaistniałe zło w postaci popełnionego przestępstwa. Przestępstwem z kolei były zachowania stanowiące przejawy naruszenia powszechnie przyjmowanych i akceptowanych reguł postępowania, w zależności od funkcjonującego systemu sprawowania władzy, które reguły w tym ujęciu oceniane były, i to jest ważne, z punktu widzenia ich społecznej szkodliwości, tutaj podkreślam słowo społecznej, a nie tylko szkody wyrządzanej pokrzywdzonemu. Od strony technicznej prawo karne tworzy więc zakazy dotyczące zachowań społecznie szkodliwych albo nakazy takiego postępowania, które nie wyrządzając negatywnych następstw miały gwarantować bezpieczeństwo przed skutkami szkodliwymi społecznie. To dotyczy oczywiście owych zakazów i nakazów. Takie założenia, oczywiście upraszczając, leżały w okresie przedwojennym i nadal współcześnie leżą u podstaw istnienia i stosowania prawa karnego. Można powiedzieć, że nieco inaczej w zakresie kształtu i rzeczywistych celów stosowania prawa karnego było w okresie pierwszej dekady powojennej funkcjonowania naszego państwa. Bo było to prawo represyjne? Właśnie, tak. Przy czym i w tym momencie niezbędne jest pewne wyjaśnienie. Słów represje i represyjność często używamy jako zwrotu takiego potocznego, mającego w zasadzie wydźwięk pejoratywny. Na przykład, no właśnie, dla określenia szeregu różnych działań organów państwowych, zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej, jak i w całym okresie funkcjonowania państwa ludowego po II wojnie światowej. W całym negatywnym rozumieniu tego pojęcia. Ale jednocześnie należy pamiętać o czymś innym, mianowicie, że represyjność jest normalną cechą prawa karnego, nie tylko kojarzonego z czymś skrajnie negatywnym. Wynika to z tego, że prawo karne ma represyjny charakter z założenia i to bez względu na to, jak jest ono oceniane od strony aksjologicznej, czyli z punktu widzenia wartości preferowanych przez jego twórcę. Nic złego przecież nie ma w tym, że jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa stanowiącego czyn niebezpieczny, czyli szkodliwy dla społeczeństwa, a więc popełnia przestępstwo, to powinien za to ponieść karę, za pomocą której dozna on co najmniej jakiejś nieprzyjemności. Na przykład w razie osadzenia w więzieniu nie będzie mógł się przemieszczać gdziekolwiek i kiedykolwiek, albo poniesie dotkliwe straty finansowe w efekcie konieczności zapłaty kary grzywny, albo bez wynagrodzenia będzie musiał pracować we wskazanym miejscu przez określony czas, co jest jedną z postaci współczesnej kary ograniczenia wolności. Po drugie, przepisy przewidujące kary za przestępstwa mają na celu kreowanie nie tylko owego negatywnego dla sprawcy skutku oraz nacisku na niego, aby więcej nie popełnił przestępstwa, ale mają także wytwarzać nacisk na całe społeczeństwo, zawierając w sobie niejako sugestie, co należy robić, a czego nie wolno, oraz jakie konsekwencje, czyli kary, grożą za to, że owa sugestia nie zostanie uwzględniona. W takim rozumieniu grożąca albo zastosowana represja karna przez będące dysponentem prawa karnego państwo, będące sformalizowaną postacią danego społeczeństwa, może wywołać lub wywołuje określone skutki dla jednostki, wspomnianą dolegliwość dotyczącą dóbr osobistych, no, współcześnie najczęściej wolności lub utraty własności mienia,
dawniej, także i życia. W przypadku kary śmierci albo nienaruszalności i integralności cielesnej, na przykład w razie istnienia w danym systemie karnym tak zwanych kar mutylacyjnych, czyli związanych z pozbawieniem kogoś kończyn, czy też kary chłosty. Owa dolegliwość jest więc z założenia główną i niekwestionowaną cechą kary za przestępstwo. Należy mieć świadomość, że powyższe uwagi dotyczą ogólnie prawa karnego i jako takie są niekontrowersyjne oraz akceptowalne w społeczeństwie demokratycznym. Oczywiście współcześnie nie z pominięciem owych drastycznych, niehumanitarnych kar. W tym rozumieniu represje cechujące prawo karne, a w szczególności przewidzianą w nim karę za popełnione przestępstwo, mają charakter całkowicie legalny i społecznie uzasadniony. W takim też rozumieniu pojęcie represji karnej występuje w języku prawniczym. A jak było w przypadku prawa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej? A właśnie. O prawie karnym tamtych czasów mówi się mniej więcej jako o represyjnym z całkowicie innego powodu. Jak już sygnalizowałem, uwzględnia się tu wydźwięk pejoratywny słowa represje w powiązaniu z intuicją, że represje to coś złego, między innymi ze społecznego punktu widzenia. Poniekąd jest to związane z jedną z językowych definicji współczesnych pojęcia represji, ujmowanych jako, cytuję, prześladowania i kary, jakie władza stosuje wobec części społeczeństwa, zwykle swoich przeciwników politycznych, na przykład w celu tłumienia buntów lub dążeń wolnościowych. Głównymi przyczynami takiego pojmowania prawa karnego jako represyjnego są względy aksjologiczne, związane z celami, dla których zostało ono stworzone, a także z tym, przez kogo represje były lub są stosowane. Przy takim założeniu prawo karne represyjne to takie, które już nie działa w interesie społeczeństwa, a wprost przeciwnie, w sposób dla społeczeństwa nieuzasadniony, negatywnie na nie oddziaływuje i je gnębi. Powoduje niesłuszne dolegliwości w sferze dóbr osobistych jednostki, tej karanej, wobec której jest stosowane. Niesłuszne nie tylko z punktu widzenia samej osoby karanej, ale także ze społecznego punktu widzenia. I tak sytuacja wyglądała m.in. w pierwszej dekadzie Polski Ludowej. Prawo karne dla nowych władz komunistycznych miało odegrać istotną rolę w realizacji celów politycznych i gospodarczych, w zachowaniu i umocnieniu podstaw ustroju. Było traktowane, czego władze nie ukrywały, a nawet nagłaśniały, jako narzędzie do walki z przeciwnikami. Prawdę mówiąc, zarówno tymi rzeczywistymi, jak i, żeby sprawa była jasna, urojonymi przez władze. Czy można zatem wskazać jakieś czynniki wpływające na tak rozumianą represyjność prawa karnego? Tak. O tak pojmowanej represyjności prawa karnego decydowały w zasadzie trzy elementy. Treść stosowanych przepisów prawnokarnych, sposób ich stosowania oraz ludzie, którzy prawo stosowali. W zasadzie wszystkie te elementy wyznaczone były przez tak zwaną politykę kryminalną państwa ludowego. Przejdźmy zatem do konkretów. Jakie były faktyczne cechy represyjnego prawa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej? Po pierwsze, prawo to nosiło cechy wszystkich gałęzi prawa, przy czym składały się na nie nowo tworzone normy prawne albo zmodyfikowane dotychczasowe przepisy, których treść niejako dostosowywano do potrzeb wynikających z ideologii komunistycznej. W owym pierwszym ponad 10-letnim okresie funkcjonowania państwa ludowego były to, jak wspomniałem, głównie potrzeby związane ze zwalczaniem tzw. wrogów ówczesnej władzy, prawdziwych i urojonych. Niemniej należy uczciwie zaznaczyć, że w pozostałym zakresie prawo karne w zasadzie pełniło wtedy swe normalne funkcje jako instrument kierowania społeczeństwem w związku z czynami faktycznie społecznie szkodliwymi. Przecież w dalszym ciągu popełniane były wtedy rozmaite przestępstwa tzw. kryminalne, nie stanowiące i nie traktowane wprost jako ataki na władzę, a więc zwykłe zabójstwa, zwykłe kradzieże, zwykłe zgwałcenia. Oczywiście mówię to z takim przekąsem, bo te przestępstwa w żaden sposób nie są zwykłe. To są rzeczy, to są czyny o charakterze właśnie niezwykłym, nienormalnym i wymagającym właśnie tej nadzwyczajnej reakcji, jaką jest kara. Z punktu widzenia omawianej tu represyjności prawa karnego można wyróżnić trzy ogólne cechy represyjnego prawa karnego tamtych czasów. Po pierwsze, powojenna polska nauka prawa i praktyka sądowa były oderwane od stanowczo wówczas nowoczesnej myśli prawniczej okresu przedwojennego na rzecz rozwiązań wynikających z sowieckiego prawa karnego. Aczkolwiek władze komunistyczne w Polsce, w przeciwieństwie do rozwiązań sowieckich, w tamtym czasie nie przyjęły nowych, kompletnych kodyfikacji karnych, pozawojskowymi, i niejako bazowały na kodeksie karnym z 1932 roku. Po drugie,
zmodyfikowano podstawy i zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwa w sposób skrajnie zaostrzając je, zwłaszcza poprzez podniesienie poziomu faktycznej represyjności kar, w tym liczby przypadków przestępstw, za które groziła kara śmierci. To właśnie ten rodzaj kary współcześnie jest postrzegany jako najbardziej wyrazisty i zrozumiały wyznacznik represyjności prawa karnego tamtych czasów. W istocie bezspornie przyjmuje się, że kara śmierci także stanowiła najbardziej skuteczne narzędzie zwalczania przez władze komunistyczne ich przeciwników, albo co najmniej osób za owych przeciwników uznawane. Podobnie sytuacja przedstawiała się z długotrwałymi karami więzienia, które poniekąd także odgrywały swoją rolę czasowego wyeliminowania owych przeciwników. Trzecią cechą tego prawa było wmontowanie, jak pisała znakomita teoretyk prawa pani profesor Genoveva Rejman, wymiaru sprawiedliwości w system organów państwowych, politycznych i partyjnych, w taki sposób, że stały się one częścią tych organów, w zasadzie z likwidacją ich niezawisłości, stanowiącej podstawę trójpodziału władzy w państwie demokratycznym. Poniekąd można było zapomnieć o trójpodziale władzy charakteryzującym społeczeństwo demokratyczne. Natomiast w warstwie prawnej, chodzi tutaj o wspomnianą pierwszą cechę wyróżniającą prawo karne pierwszej dekady Polski Ludowej, występowało pomieszanie rozwiązań nowoczesnego demokratycznego kodeksu karnego z 1932 roku, określanego zresztą w pierwszej dekadzie Polski Ludowej jako burżuazyjny i kapitalistyczny, z wprowadzanymi na szybko prawnokarnymi aktami pozakodeksowymi, które wprost miały gwarantować i zabezpieczać interesy władzy komunistycznej. Ciekawostką jest to, że ten przedwojenny kodeks w zasadzie obowiązywał aż do 1969 roku, czyli do momentu uchwalenia przez państwo ludowe nowego kodeksu karnego, właśnie z 1969 roku, który był stosowany współcześnie, a więc do 1998 roku, a więc po zmianach ustrojowych w 1989 roku. W jaki sposób, zwłaszcza w czasach stalinowskich, można było stosować tak zwany stary kodeks karny z 1932 roku? Mechanizm był dosyć prosty, a więc sprawy takie pilne i najważniejsze z punktu widzenia interesów władzy załatwiano wspomnianymi już przeze mnie doraźnymi aktami prawnymi, dekretami i pozakodeksowymi ustawami zawierającymi przepisy prawa karnego. Pozostałe kwestie wymagające stosowania przedwojennych przepisów prawa karnego i rozstrzygnięcia właściwego z punktu widzenia władzy, chodzi tutaj o wyroki sądowe, zgodnego z ideologią państwa komunistycznego, dodatkowo załatwiano tak zwaną wykładnią prawa, czyli interpretacją przepisów karnych, dokonywaną już tutaj przez organy stosujące prawo, więc przede wszystkim sądy, także przez prokuratury. Organy prowadzące sprawę karną, zwłaszcza sądy, w takiej sytuacji decydowały, jak rozumieć przepis, a czyniły to tak, aby wydany wyrok odpowiadał wartościom forsowanym przez władzę i wymagającym ochrony z punktu widzenia interesów ówczesnego państwa. Do najbardziej takich drastycznych nowych aktów prawnych, przyjętych wówczas przez władze komunistyczne zaraz po zakończeniu II wojny światowej, należą dekrety PKWN, tak zwany sierpniowy z 31 sierpnia 1944 roku, który był głównym instrumentem rozliczeń ze zbrodniami popełnianymi w czasie okupacji hitlerowskiej oraz triada niejako dekretów określających m.in. przestępstwa tzw. przeciwpaństwowe, wśród nich przede wszystkim przestępstwa polityczne. Był to dekret o ochronie państwa z 30 października 1944 roku oraz dwa dekrety o tej samej nazwie o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. Pierwszy z listopada 1945 roku i drugi z czerwca 1946 roku. Ten drugi noszący zresztą nazwę Małego Kodeksu Karnego i obowiązywał on aż do 1969 roku. Te dekrety, ta triada dekretów miały na celu zwalczanie wszelkich przejawów oporu lub czynnego przeciwstawiania się ówczesnej władzy, zwłaszcza w postaci zbrojnej, a także i politycznej. Represyjność tych przepisów można łatwo zrozumieć, uświadamiając sobie poziom zagrożenia sankcją opisanych w nich przestępstw. Przykładowo, w dekrecie o ochronie państwa przewidzianych było 11 nowych typów przestępstw przeciwpaństwowych i każde z nich zagrożone było karą śmierci. Ciekawostką dotyczącą dekretu sierpniowego, za pomocą którego ścigano przestępstwa okupacyjne, jest to, iż przepis artykułu 1, punkt 1 tego dekretu, określający szczególny kwalifikowany typ zbrodni zabójstwa w tamtym czasie, w dalszym ciągu obowiązuje,
a w jego treści cały czas widnieje literalnie niewykreślona, jedyna przewidziana za to przestępstwo kara śmierci. Oczywiście nieistniejąca w obecnym polskim systemie prawnym i zastąpiona karą dożywotniego pozbawienia wolności. Inną ciekawostką jest także to, że przepis ten jest tak sformułowany, iż między innymi na jego podstawie, niezależnie od przepisów dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości ze współczesnego kodeksu karnego, zakwalifikowano zbrodnię katyńską, a więc czyny popełnione bynajmniej nie przez Niemców i ich popleczników w naszym kraju, ale przez funkcjonariuszy państwa sowieckiego, którzy w czasie dopuszczania się zabójstw Polaków w Katyniu czy Miednoje szli w ten sposób na rękę swojemu ówczesnemu sojusznikowi, czyli państwu niemieckiemu. Aktualnie nasz kolega z biura przygotowuje do publikacji świetną książkę omawiającą m.in. praktyczne zastosowanie tych przepisów przez Sąd Specjalny w Katowicach. Elementy skrajnej represyjności zawierały też regulacje dotyczące tzw. trybu doraźnego, w ramach którego zachodziła nie tylko możliwość szybkiego skazania, np. za przestępstwo przeciwpaństwowe, ale ograniczone było prawo do obrony. Na przykład wyrok mógł być zaskarżony tylko przez prokuratora, który formalnie był uprawniony do tego, aby wnieść rewizję zarówno na niekorzyść oskarżonego, jak i na korzyść. Oczywiście w tym drugim przypadku nigdy nic takiego nie miało miejsca. Przepisy te stwarzały również możliwość dodatkowego wymierzenia kary śmierci za przestępstwa, które przepisy typizujące dane zachowanie jako przestępstwa takiej kary nie przewidywały. I tu ciekawostka, takie rozwiązanie pojawia się też w bliższych naszym czasom przepisach, w dekrecie o stanie wojennym z grudnia 1989 roku. Z pewnością represyjny charakter w pierwszej dekadzie Polski Ludowej miała możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób cywilnych za przestępstwa polityczne, przeciwpaństwowe, przewidziane w kodeksie karnym Wojska Polskiego. Jak sygnalizowałem, o represyjności omawianych przepisów świadczy wyraziście praktyczne zastosowanie przewidzianej przez te regulacje kary śmierci, orzekanej masowo, na przykład przez de facto nielegalnie powołane w 1946 roku wojskowe sądy rejonowe, które stosowały m.in. dekrety do walki z przeciwnikami władz. Przez kilkuletni okres ich działania wymierzyły one około 3,5 tysiąca kar śmierci, z czego około 39% zostało wykonanych. Przykładowo katowicki wojskowy sąd rejonowy skazał na karę śmierci łącznie 261 osób, z czego 154 wyroki wykonano. Spośród tej liczby 72% wszystkich tych skazań dotyczyło przestępstw przeciwpaństwowych, czyli politycznych. Często zresztą kary śmierci wymierzały także specjalne sądy karne orzekające w sprawach z dekretu sierpniowego. Ale o represyjności prawa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej decydowało nie tylko brzmienie uchwalonych przepisów karnych, prawda? Faktycznie. Decydowało o tym nie tylko litera prawa, jak współcześnie mówimy, a więc treść przepisów przewidujących w rzeczywistości drakońskie rozwiązania prawne. Znaczenie tu miało również stosowanie prawa, w tym jego wykładnia. Wykładnia ta, odpowiadająca ideologii państwowej, była wielokrotnie narzucana formalnie sądom niższego rzędu w ramach orzecznictwa sądów wyższego rzędu, w szczególności Sądu Najwyższego oraz Najwyższego Sądu Wojskowego. A właśnie, przykładowo wśród najbardziej tragicznych skutków zastosowania prawa, w szczególności poprzez wypaczenie ich celów represyjnych, spowodowanych wykładnią prawa, było zastosowanie przepisów odwetowych dekretu sierpniowego. Dekret ten był stworzony, jak już mówiłem, dla ścigania sprawców zbrodni okupacyjnych określanych jako faszystowsko-hitlerowskie oraz przejawów pójścia na rękę tym sprawcom. A praktycznie zastosowanie znalazły przepisy tego dekretu m.in. wobec żołnierzy Armii Krajowej oraz przywódców podziemnego państwa polskiego. Na przykład na podstawie przepisów tego dekretu skazano generała Augusta Fieldorfa Niela zachowania stanowiące w okresie okupacji niemieckiej faktyczne przejawy aktywności polegającej na walkach wyzwoleńczych. W ramach interpretacji przepisów tego dekretu zostały potraktowane przez prokuraturę i sądy jako czynności przestępne wspierające ruch faszystowski. Oczywiście absurd. Było to zgodne z wizją państwa stalinowskiego, w ramach której walką wyzwoleńczą w czasach II wojny światowej była tylko walka prowadzona pod prymatem Związku Radzieckiego. Represyjność prawa tworzonego, zmienianego i stosowanego w tamtym czasie jest więc zrozumiała. Czy w związku z prawem karnym istniały jeszcze jakieś działania mające represyjny charakter? Tak. Z represyjnością związaną ze stosowaniem prawa karnego w pierwszej dekadzie Polski Ludowej wiąże się jeszcze jeden aspekt wymagający zupełnie odrębnego, szczegółowego omówienia, a mianowicie
tortury powszechnie stosowane na etapie przedsądowym sprawy karnej, najczęściej w toku spraw dotyczących przestępstw przeciwpaństwowych, wśród nich politycznych. Celem tortur było rzeczywiste obejście rygorów związanych z koniecznością udowodnienia danej osobie winy, a więc możliwością przypisania odpowiedzialności karnej takiej osoby i skazania danej osoby w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanego przez władzę celu eliminacyjnego dotyczącego osoby sądzonej. Trudności w zakresie zdobycia dowodów wynikały nie tylko z braku umiejętności ich poszukiwania i przeprowadzania w śledztwie przez funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa lub informacji wojskowej. Osoba, której stawiano zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą śmierci, oczywiście nie chciała się przyznać do popełnienia takiego czynu i to bez względu na to, czy rzeczywiście popełniła taki czyn, czy też nie. Zresztą wielokrotnie w ogóle brak było takich dowodów, gdyż osoba, której stawiano zarzut, po prostu przestępstwa nie popełniła. Tak było na przykład w sfingowanych sprawach dotyczących tak zwanego spisku w wojsku, w ramach którego władze komunistyczne w latach 1949-53 przeprowadzały czystki w szeregach armii. Trudności pokonywano tu wymuszając torturami przyznanie się podejrzanego do stawianego zarzutu oraz zmuszając go do złożenia nieprawdziwej relacji o rzekomym przestępstwie popełnionym przez siebie albo inną pomawianą w taki sposób osobę. Dziękuję Ci, Przemku, za udział w naszym podcaście, za ten, można powiedzieć, wykład dotyczący prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście okresu stalinowskiego, czyli pierwszej dekady Polski Ludowej. Słuchaczom dziękuję za tą krótką chwilę uwagi. Zachęcam do odsłuchania naszego kolejnego odcinka naszego podcastu, który ukaże się na platformie Spotify już w przyszłą środę. Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu i do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia.